Witamy Państwa serdecznie. Dzisiaj gośćmi MKS TV są młode zawodniczki Zagłębia Lubin. Witam Was, dziewczyny. Dzień dobry. Oraz pani trener Elżbieta Szczepaniak. Witam pani trener. Witam serdecznie. Proszę nam powiedzieć, jak wyglądały ostatnie zawody Laikonik Cup w Krakowie, bo bardzo dużo było zespołów, no i Zagłębia Lubin poradziło sobie znakomicie. Tak, na 34. turniej Laikonik Cup pojechaliśmy z 5 drużynami w różnych kategoriach, w roczniku 2000, 2001 i 99. dziewczynkach i chłopcach. Tak się udało, że walczyliśmy z Europą, czołówką polskiej piłki ręcznej. No i akurat tak się złożyło, że nasze dziewczyny z 2000 rocznika zdobyły drugie miejsce, medale, puchar w postaci Laikonika. Walczyły bardzo dzielnie, odważnie. Myślę, że zasłużenie zdobyły to miejsce. Dziewczyny, czym dla Was były te mecze przede wszystkim z zespołami z zagranicy? Byliśmy bardzo zaskoczeni grą, jakie Czechy prezentowały. Jednak poradziłyśmy sobie i doszliśmy do finału. W finale przegrana właśnie z zespołem z Czech, również w grupie, czego zabrakło, aby cieszyć się ze złotego medalu? No, potrzebna jeszcze bardziej praca z obroną jest, bo no, słabo nam to poszło. Który raz występowałyście na tym turnieju w Krakowie? Pierwszy raz. Jakie doświadczenia po tym turnieju? No, musimy właśnie pracować nad tą obroną, tylko bardziej jeszcze trochę szczęścia nam zabrakło w tym finale. Trener, zgadza się pani z tym, że przede wszystkim zabrakło obrony? Tak, no jesteśmy zawodniczkami, klasą, która jest w dolnym roczniku młodziczki i wszystkiego się nie da zrobić. Oczywiście robi się wszystko na treningu, ale jest jakiś większy akcent na pewne rzeczy. No teraz cały czas idziemy na technika chwytu podań i zwodów i rzutów, a mówię, obrony mniej czasu poświęciliśmy. To jest dla nas praca na przyszły rok. Są troszkę krytyczne wobec siebie, ale naprawdę w obronie też wyglądało dobrze, bo serduszko mają, pracowały bardzo tak mocno, także gdzie zawodniczki z Czech były takim agresywnym, mocnym przeciwnikiem. Troszkę brakowało takiej współpracy, ale indywidualnie bardzo ładnie sobie poradziły. Powiecie, kto Was zaraził miłością do piłki ręcznej? Już tak od urodzenia handball nas tak jakby prezentował i no, od młodego wieku już trenujemy i dążymy do tego, żeby grać tutaj w MKS Zagłębie Lubin. No i tak od 3 klasy to się zaczęło. No i tam rodzice zaciągnęli, ogólnie fajnie, podoba mi się to. No właśnie, bo twój tato jest trenerem piłki ręcznej naszych rezerw. Rozmawiacie również w domu o piłce ręcznej? Tak, dosyć często. Zawsze tato opowiada, jak tam było. Powiedz, kto jest twoją idolką bądź idolem w drużynie handbala? Moim idolką jest Klaudia Pielesz. Twoja? Moim bardziej mężczyzna Karol Bilecki. A moją Kinga Bezdra, która gra teraz w innym klubie. Pani trener, można być zadowolonym chyba tylko z takiej postawy dziewczyn i z tego, że dążą do tego, aby grać w pierwszej drużynie Zagłębia Lubin. Kto wie, może również kiedyś w lepszych zespołach zagranicznych. Pewnie, że tak. Trzeba się cieszyć z każdej wygranej, cieszyć z każdych fajnych rzeczy. Trzeba się cieszyć z tych dzieci, które kochają tą piłkę ręczną, bo to jest najważniejsze, że wzbudzamy w nich miłość do piłki ręcznej, a jak będą kochały, to będą zrobią wszystko dla tej piłki. Jak ktoś czegoś nie lubi, to wiadomo, że robi za karę, ale jak ktoś kocha te egony, to robią to z przyjemnością. Są poturbowane, ale szczęśliwe, z medalem i gotowe do dalszej pracy, bo widzą właśnie, że to jest jakiś sens, jakiś cel. Jak dalsza praca właśnie będzie wyglądała? Ja myślę, że poukładamy sobie tę grę, bo teraz już jest okres rozstanowania i przygotowujemy się do tego, żeby przygotować porównie akcję lato i do następnego sezonu, bo będą uczestniczyły w rozgrywkach już Ligi Młodziczek. Tutaj usiądziemy sobie z trenerką Nataszą Ćwirko, przeanalizujemy, poukładamy. No i powolutku, bez pośpiechu, one mają grać tam w drużynach seniorskich, reprezentować nasze Zagłębie, mają reprezentować nasze państwo, może któryś się z nich uda. Tutaj są bardzo fajne nazwiska, więc takie medialne, więc naprawdę życzę im i sobie dużo wytrwałości i takiego spokoju w pracy. Pani trener, dziewczyny zajęły drugie miejsce, ale było kilka zespołów w Zagłębie, jak sobie inne drużyny poradziły? Tak, dziewczyny z 99 rocznika zajęły 5 miejsce. Opiekunem, trenerem ich jest pani Iza Kałużny-Kałbazi. Dziewczynki z 2001 rocznika, to dziewczynki pani Ani Siekaniec, zajęły 4 miejsce.
w swojej kategorii 2001 i chłopcy 2001, pani Beaty Miazgi, zajęli 6. miejsce. Przy dużej ilości, bo tam w każdej kategorii to było minimum 12 zespołów. Także tak sobie poradzili, bardzo dobrze walczyli, poprzegrywali nawet złotą bramką. To była taka walka do końca, to nie było oddane jakieś mecze, tylko była walka do końca.